skąd zamówić tanie jedzenie na dowóz w Warszawie, zapraszam na test pyzy flaki gorące legendy warszawskiej gastronomii z ulicy Brzeskiej na Pradze. Test oczywiście w dostawie. Co można zamówić, jak to smakuje i ile kosztuje? Siądźcie wygodnie i oglądajcie dalej. Hej, witajcie, z tej strony Maciej. Jakiś czas temu na kanale pojawiły się 3 testy jedzenia na dowóz. Po pierwsze test z Mister O, czyli restauracji Cuebo na Fide. Po drugie test jedzenia ze słynnej restauracji Belvedere, której szefuje zwycięzca Top Szefa. A po trzecie z moim zdaniem najlepszej restauracji w Warszawie, czyli z Bezgwiazdek. Co łączy wszystkie te 3 miejsca? No to, że nie są one najtańsze. Także nie dziwi mnie to, że tu u mnie w komentarzach prosiliście mnie o test jedzenia na dowóz, które jest tanie. I zgadzam się z wami, to też jest potrzebne. Też trzeba takie rzeczy pokazywać na tym kanale. Nie chciałem jednak, żeby to było jedzenie, o którym można powiedzieć, że jest tylko tanie i nic więcej. Szukałem raczej czegoś, co będzie i tanie, i dobre. To musiało być takie jedzenie, które kosztuje max 20 zł, a przy tym jest i smaczne, i wysokiej jakości, i bardzo sycące. Tak trafiłem na pyzy flaki gorące, a w zasadzie przypomniałem sobie o tym bardzo smacznym miejscu. Pyzy flaki gorące to knajpka, która znajduje się na warszawskiej Pradze przy ulicy Brzeskiej i od kilku dobrych lat ta knajpka zbiera naprawdę bardzo pozytywne opinie wśród mieszkańców całej Warszawy. Sam byłem tam do tej pory tylko raz, w dodatku jakiś czas temu. Nawet chyba gdzieś te pyzy flaki gorące na kanale się przewinęły. Na pewno to nie był jakiś osobny, dedykowany film, ale bankowo o tym miejscu już na kanale wspominałem, ale to faktycznie już było bardzo dawno temu. W każdym razie podczas tamtej wizyty w pełni podzieliłem zachwyty, jakie słyszałem o tym miejscu, bo to taka knajpka z prostym jedzeniem, kuchnią polską, a w zasadzie nawet w wielu przypadkach kuchnią warszawsko-praską, czyli taką kuchnią turbo lokalną. W menu znajduje się dokładnie to, co sugeruje nazwa, czyli są pyzy i kluski wszelkiej maści, są flaki i kilka innych gorących dań, w tym m.in. żurek. Co najważniejsze, kluski to nie tylko pyzy, to są kluski w wielu wariacjach. Są kluski leniwe, są kluchy francuskie, są kluchy śląskie, są także oczywiście pyzy, kopytka i przecieraki. Do wszystkich klusek można dobrać jeden z wielu dodatków. Na przykład ornastę ze skwarką, szpinak z orzeszkiem, białym serem i skwarką, wołowinę po prasku, wieprzyka na ostro, pesto jarmużowe, indyka z kurką, pesto rudy, ryc z borowikiem, boczek w zadymie i polędwiczki serowe. Ponoć pojawiają się też czasem dodatki na słodko, ale nawet i bez nich daje to naprawdę sporą liczbę kombinacji, możliwości. Ktoś będzie wolał kluski z tym, ktoś będzie wolał kluski z tamtym, ktoś inny będzie uważał na odwrót i to jest piękne w tym miejscu. To takie proste, domowe i bardzo smaczne gotowanie. Dania podawane są w słoikach, a sam lokal jest, a w zasadzie był, wiecznie zatłoczony. Czasem naprawdę trudno było się do niego dostać, do kasy ustawiała się kolejka, potem trzeba było sobie jakoś na tej małej przestrzeni znaleźć miejsce. No ale teraz, tak jak wiele innych restauracji, pyzy flaki gorące oferuje jedzenie na dowóz. Co więcej, to już nie jest tylko ten lokal na Pradze. Jest jeszcze food truck na Służewcu, a w zasadzie na Mordorze, w tym całym zagłębiu biurowym na Mokotowie, oraz lokal w Wołominie, i wszystkie te miejsca oferują dowozy. Tyle słowem wstępu, a o tym, co zamówiłem, jak mi smakowało i ile zapłaciłem, opowiem zaraz. Także oglądajcie uważnie, najpierw jednak zasubskrybujcie ten kanał, bo kolejnych testów jedzenia na dowóz nie zabraknie. Nie mam w zasadzie obecnie innych opcji, także będę tego robić dużo. Subskrybujcie i przechodzimy do dzisiejszego testu. Zobaczmy, co tu jest. Jest napój, bo zamawiałem napój. Yerba warszawska z nutą truskawki. Napój właśnie markowany pyzy flaki gorące, dlatego zamówiłem. Jest chleb, jest pieczywo. Pieczywo podejrzewam, że do zupy po prostu, kilka kromek. No miło, tak jak w lokalu. Tu jest zupa numer 1. Jest to, podejrzewam, żurek gorący, w słoiku przywieziony. Co też jest fajne, bo właśnie w lokalu też wszystko podawane jest w słoikach. Tyle tylko, że właśnie w lokalu te słoiki się zwracały, a tutaj
Stąd pewnie wynika troszkę wyższa cena niż w lokalu. To jest żurek, a to są flaki. Zaraz wszystko dokładnie pokażemy. A tutaj pewnie będą kluchy. To wygląda na kluski śląskie z pesto jarmużowym, a to muszą być gorące, aż parzy. Przecieraki. To są przecieraki z wołowiną po warszawsku. Ta wołowina jest gdzieś na górze i wszystko w sosie. Zaraz to jakoś tak zrobimy, żeby to ładniej ogrzać. Myself, they call me J-O, N to the easy E-N. Know that we undefeated, y'all are beneath them speechless, trying to air a grievance. But his lines are overhead, better check the air for clearance. Call the tower, this is our critic, he the air apparent. Jest gorące bardzo, więc nie ma tej presji czasu, co zawsze jest przy zamówieniach na dowóz, kiedy my nagrywamy. Czyli żeby wszystko ładnie ograć, żeby wszystko ładnie wyglądało, a przy okazji, żeby zjeść jeszcze ciepłe. Bo jeśli przychodzi w takiej temperaturze idealnej do zjedzenia, no to ten czas, który my poświęcamy na nagrywki, powoduje, że ta temperatura spada, a tutaj myślę pół godziny byśmy mogli się bawić w kręcenie, i tak by nic nie wystygło. Dzisiaj zatem dieta słoikowa, dwie zupy, dwa dania z kluchami. Zacznę od zup. Po pierwsze są flaki po warszawsku oraz żur ważony z jajem na twardo. Nie jestem wielkim fanem flaków, to czasem już mówiłem, ale akurat flaki z pyzy, flaki gorące to jest taki klasyczek, który moim zdaniem trzeba spróbować i też trzeba pokazać. Są i flaki, jest i pulpecik, jest też żółty ser. Wszystko tworzy taką, no może mało apetycznie wyglądającą, ale naprawdę dobrze pachniącą zupę. Nawet marchewka jakaś się tutaj skrywa. Wyraziste, czuć ten ser, zresztą go widać. Są takie nitki z żółtego sera w zupie. Nie jest tak pieprzna, jak myślałem, że będzie, ale to dobrze. Ja nie lubię, kiedy zupa traci swój smak ze względu na dodatek pieprzu. No i pulpet. Dorodny, chyba jest jeden taki dorodny pulpet w tej zupie. Tak, był jeden pulpet. Zupa bardzo dobra dla fanów flaków, no myślę, że must eat. Ja raczej jestem fanem żurku. Żurek też miałem okazję już zjeść, właśnie podczas swojej wizyty w Pyzy, flaki gorące. I zapamiętam go bardzo, bardzo dobrze. Też pamiętam, że to nie ja go zamówiłem wtedy, więc zazdrościłem tej drugiej osobie, że ma cały słoik dla siebie. Jak widzicie, jest tutaj dużo jaja. Też widać ziarna gorczycy. Pachnie chrzanem też, także jest dodatek chrzanu i no oczywiście też nie mogło zabraknąć pokrojonej kiełbaski. Jest chyba i biała, i taka zwykła wędzona. Także dzieje się dużo. Ten żur jest gęsty, nie tylko jeśli chodzi o te dodatki, ale też po prostu sam wywar, nazwijmy to, jest gęsty. Także cały taki słój może robić jak najbardziej za jednodaniowy, sycący obiad. Zwłaszcza, że jeszcze jest to pieczywo, którym można sobie żurek zagryzać. Pyszny żurek, bardzo mocno chrzanowy, jest kwaśny. Tutaj nie ma wątpliwości, porcja przeogromna. W środku dużo mięsa, dużo jaja. Polecam. Zdecydowanie wolę żurek niż flaki, ale to myślę, co głowa, to inna opinia. Przejdźmy do dań z kluchami. Po pierwsze są kluski śląskie z pesto jarmużowym, a po drugie przecieraki, czyli to są szare kluchy tak zwane. A szare kluchy to są kluski z surowych ziemniaków, jeśli dobrze pamiętam. Szare kluchy mówi się w Poznaniu, w Warszawie mówi się przecieraki i one są z wołowiną... O kurde, trzeba je otworzyć. I one są z wołowiną po prasku. I tutaj chodzi oczywiście o Pragę warszawską, nie o Pragę czeską. O, udało się. Jak widać tutaj pesto jarmużowe jest na górze słoika. Później są kluski. Na dole jest olej z tego pesto, więc to trzeba by było jakoś wymieszać. To nie jest takie proste w tym słoiku, szczerze mówiąc. Również, że słoika je się na miejscu, co jakby trochę utrudnia konsumpcję. Jest zero waste, jest bardzo nawet fotogeniczne, bym powiedział. Bardziej fotogeniczne, jakby to było rozlane na jakimś talerzu, ale no utrudnia konsumpcję. Ja do tego oleju chyba nie dojdę. Zjem taką kluskę. Mam dwie obserwacje. Po pierwsze, pesto jest bardzo mocno jarmużowe. Ta nazwa nie wzięła się znikąd, także to jest dla fanów jarmużu. Jeśli lubicie, jeśli kochacie, no to pewnie, ale jeśli wolicie coś innego, no to zobaczcie, tych sosów, dodatków jest bardzo, bardzo dużo w Pyzy, flaki gorące. Zresztą już wam to zreferowałem wcześniej. No a druga obserwacja, same kluski śląskie. Przepyszne. Mają taką idealną konsystencję. Bo nie wiem, czy też tak uważacie, ale kluski śląskie czasem są zbyt gumowe. One muszą być gumowe, muszą się ciągnąć,
ale też nie mogą za bardzo. Te są naprawdę idealne. I ostatnia rzecz, czyli przecieraki z wołowiną po prasku. Jest to albo szarpana wołowina, albo taka rozgotowana wołowina, jak na przykład, nie wiem, w maczance krakowskiej. Mhm. W smaku jest taka właśnie bliższa jakiejś wołowinie z gulaszu. Najlepiej też byłoby to oczywiście wymieszać, bo na dole jest dużo takiego mięsnego sosu. Na górze jest ta wołowina. W tym wszystkim są skąpane szare kluchy, przecieraki. I też dobre. W tych kluchach zdecydowanie bardziej czuć samego ziemniaka. Są w smaku o wiele mocniej ziemniaczane. To mięsko też niczego sobie. Bardzo dużo jedzenia, bardzo dużo konkretów w jednym słoiku. Gorące wciąż. A minęło jakieś 20 minut, odkąd to jedzenie pojawiło się w naszych drzwiach, jeśli nie więcej. Więc no, myślę, że jest to naprawdę super opcja na tanie zamawianie jedzenia z dostawą. Ale to jeszcze sobie podsumujemy. A jak ten napój, jak ta yerba warszawska, no kolor orężowy, takie taniej. Bąbelki są. Smakuje trochę jak właśnie jakiś napój na bazie yerby, a trochę jak taka landryna truskawkowa. Nie polecam raczej. Jedzonko tak, napój niekoniecznie. Jakbym miał wskazać, co najbardziej smakowało mi z mojego zamówienia, no to bezapelacyjnie postawiłbym na żurek. Fantastyczny, gęsty, bardzo sycący i bardzo, bardzo smaczny. Na drugim miejscu ex aequo uplasowałyby się kluski śląskie i przecieraki, choć gdybym zamówił do klusek śląskich tą wołowinę po prasku, no to kluski śląskie pewnie by wygrały. Najmniej, jak można się domyślić, podeszły mi flaki, ale to głównie z tego względu, że po prostu ja jestem taki mało flakowy. Nie jest to danie, które bym uwielbiał. Zamówiłem je tylko z tego względu, żeby wam je pokazać, bo jest to danie flagowe tej knajpki, zresztą pojawia się w nazwie. Pyzy też się wprawdzie pojawiają, ale te kluski są już do siebie bardziej podobne i myślę, że aż tak wielkiego znaczenia, jakie konkretnie kluski wybierzemy, nie ma. No i odpowiedź na pytanie, ile to wszystko kosztowało. Ja swoje jedzenie zamówiłem z food trucka na Służewcu. Tam jeden słoik, niezależnie od tego, jaką ma zawartość, czy to flaki, czy to pyzy, czy to żurek, czy to coś innego, kosztuje 17 zł. 17 zł za smaczny i sycący posiłek? No w Warszawie to nie jest dużo, to jest, bym powiedział, wręcz tanio, zwłaszcza jeśli ten posiłek też jest dobrej jakości, ale z lokalu na Pradze jest jeszcze taniej. Tam słoik kosztuje 15 zł. Oczywiście nie opłaca się zamawiać z Pragi, jak ma się na Mokotowie, ale warto sprawdzić strefy dowozów z każdego lokalu. W opisie daję wam linki do fanpage'y każdego z trzech lokali Pyzy Flaki Gorące. Tam są informacje o tym, jak zamawiać. Z jakiegoś powodu z każdego z tych miejsc zamawia się inaczej, także lepiej będzie, jak nie ja wam o tym opowiem, tylko sami sobie sprawdzicie, jak to trzeba zrobić, w jakiej lokalizacji. Pamiętajcie, żeby zwrócić uwagę na koszt dowozu. U nas to było chyba jakieś 6-7 zł, także jak to podzielić na liczbę posiłków, to nie tak dużo. Jeden taki słoik wychodził więc po jakieś 19 zł, więc dalej w tej granicy dwóch dyszek. Podsumowując, zamówić obiad z Pyzy Flaki Gorące jak najbardziej warto. Jest smacznie, jest tanio, jest dosyć i jest przy tym w odpowiedniej temperaturze. Polecam gorąco i liczę na to, że teraz mi się zrewanżujecie i sami polecicie mi równie fajne i równie tanie jedzenie na dowóz w Warszawie w komentarzach. Nie zawiedźcie mnie. Tymczasem się żegnam. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie. Cześć. Smacznego.